Witajcie! Ten film jest kontynuacją serii dotyczącej iceberga seryjnych morderców. Pierwszą część możecie obejrzeć, klikając w odnośnik, znajdujący się teraz po prawej górnej stronie okienka, lub znajdziecie go w opisie. Bardzo wszystkim dziękuję za tak pozytywny odbiór mojego poprzedniego filmu i mam nadzieję, że ten również przypadnie Wam do gustu. Wszystkim wspierającym mnie za pomocą Tipli bardzo dziękuję i uhonoruję Was pod koniec tego filmu. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał wesprzeć mnie pieniężnie, nawet i najmniejszą kwotą, to może to zrobić poprzez link znajdujący się w opisie filmu, czyli tipli.pl. Ze względu na brak reklam na tym kanale nie jestem w stanie zarabiać na mojej pracy poprzez YouTube, więc mogę liczyć tylko na Was. Jeszcze raz moje wielkie podziękowania i życzę miłego oglądania bądź słuchania. Andrzej Cikatiło, zwany też Żyźnikiem z Rostowa, to morderca urodzony w 1936 roku na ukraińskiej części ówczesnego Związku Radzieckiego. Były to ciężkie czasy i ze względu na brak żywności w tamtych okolicach pojawiły się historie i pewne podejrzenia o kanibalizmie. Podobno matka Andrzeja opowiedziała mu historię, jakoby to jego brat został zabity i zjedzony przez ich sąsiadów. Nigdy tego jednak nie potwierdzono, ani nie zweryfikowano, tak samo jak i tego, czy Andrzej w ogóle brata posiadał. Jako dziecko mieszkał w jednym pokoju wraz ze swoimi rodzicami, z którymi to również spał w jednym łóżku. Matka często biła go za to, że moczył się podczas snu, a wynikało to z jego uszkodzenia mózgu. Co wpływało na jego zdolność do kontrolowania własnego pęcherza i emisji nasienia. Przez trwającą wojnę ojciec Roman Cikatiło został wcielony do Armii Czerwonej, a rodzina Cikatiłów znalazła się pod ostrzałem sił niemieckich. Po wojnie Romana umieszczono w rosyjskim obozie jenieckim za poddanie się w walce, a Andrea zmuszono do publicznego potępienia ojca jako tchórza. Jego dorastanie było mocno zaburzone przez chroniczną impotencję. To spowodowało, że nienawiść Andreja do samego siebie tylko się pogłębiała. Pomimo tego problemu ożenił się w 1963 roku. Życie seksualne małżonków było mocno ograniczone, ale udało im się spłodzić syna i córkę. Cikatiło uzyskał posadę nauczyciela w miejscowej szkole. Oskarżano go często o molestowanie dzieci ale nie przeszkodziło mu to w utrzymaniu swojego stanowiska przez następne 9 lat. Będąc już 42-letnim mężczyzną, dokonał swojego pierwszego morderstwa. Porwał 9-letnią Jelenę Zakotnową i zaćkał ją nożem, podczas czego ejakulował. Zamierzał ją zgwałcić, ale przez swoją impotencję nie mógł osiągnąć erekcji. W ciągu kolejnych 12 lat popełnił ponad 50 morderstw, o których wiemy. Jego celem były dzieci, niezależnie od płci, oraz młode dziewczyny i kobiety w średnim wieku. Swoje ofiary zwabiał, obiecując im cukierki, narkotyki lub alkohol, po czym prowadził do popiskiego lasu, wiązał liną i dźgał nożem. Krzyki ofiar tłumił poprzez wpychanie im błota lub piachu do ust. Do pewnego momentu wierzył w to, że w oczach martwego człowieka znajduje się odbicie tego, co widział przed śmiercią, dlatego ofiarom wykłuwał oczy. Po dokonaniu morderstwa często odcinał martwymi języki i masakrował ich żołądki. Jednej z ofiar odgryzł sutka, a następnie go połknął, co skutkowało wytryskiem Andreja. Na wielu ciałach dopuścił się kanibalizmu i czasami nawet pił z nich krew. Głównym motywem dokonywania przestępstw przez Cicatiło było zaspokojenie seksualne. Jego liczba ofiar była bardzo duża ze względu na to, że ówczesne sowieckie media bardzo tłumiły seryjne morderstwa i gwałty. Jeden z podejrzanych, torturowany przez władze, przyznał się do zabójstwa, więc Chikatiło mógł kontynuować swój szał zabijania. Co prawda raz aresztowano go, ale zwolniono po tym, kiedy stwierdzono, że jego grupa krwi nie pasowała do tej znalezionej na ciałach ofiar. Finalnie złapano go w listopadzie 1990 roku gdy wychodził z terenu, na którym znaleziono jego ostatnią ofiarę. Przyznał się do 57 morderstw, ale śledczy przypisali mu tylko 36 z nich. Andrzej Cikatiło został podczas procesu umieszczony w żelaznej klatce, aby uchronić go przed członkami rodzin ofiar. Jego zachowanie w sądzie było wyjątkowo dziwne. Ściągał spodnie, rozbierał się i krzyczał, że nie jest homoseksualistą albo uważał, że jest w ciąży i może karmić piersią. Kiedy prokurator miał wypowiedzieć swoje ostatnie zdanie podczas oskarżenia, Chikatilo zaczął głośno śpiewać. Psychiatrzy wyznaczeni przez sąd stwierdzili, że nie jest on niepoczytalny. Dlatego też uśmiercono go strzałem w głowę w 1994 roku. Jego ostatnie słowa to Nie rozwalajcie mi mózgu, Japończycy chcą go kupić. Donald Henry Gaskins urodził się w 1933 roku w południowej Kalifornii. Jako dziecko był bardzo mały, przez co otrzymał przezwisko Piwi. Znęcono się nad nim zarówno w domu... Gdyż bił go jego ojczym, jak i w szkole, gdzie nagminnie mu dokuczano. Rzucił szkołę w wieku 11 lat i zaczął pracować w warsztacie samochodowym. Tam poznał się z dwoma innymi chłopakami, z którymi to założył taką chuligańską grupkę. Nazywali się The Trouble Trio. Włamywali się do domów, a nawet i gwałcili małych chłopców, następnie grożąc im aby nie zgłaszali tego na policję. Grupa rozpadła się po gwałcie na siostrze jednego z jej członków. Donald trafił do Poprawczaka po tym, gdy na własną rękę kontynuował włamania i zaatakował się kierow dziewczynę, która próbowała się bronić. W Poprawczaku był notorycznie gnębiony i gwałcony, ponieważ był łatwym celem przez swoją drobną posturę. Po wyjściu z Poprawczaka zaczął dokonywać oszustw ubezpieczeniowych i zaatakował kobietę, która się o tym dowiedziała, przez co trafił do więzienia. Wiedział, że w więzieniu nie ma miejsca dla ludzi słabych. Dlatego chciał uzyskać status tak zwanego powermana, czyli osoby, której boją się inni więźniowie. W tym celu zabił swojego kolegę z celi. Trafił za to na 6 miesięcy do izolatki. Po pewnym czasie uciekł z więzienia i zaczął ponownie dokonywać włamań i gwałtów, ale całkowity upust swoim emocjom Dał w 1969 roku, kiedy to zabrał do swojego samochodu autostopowiczkę. Zaproponował jej seks, ale jak można się było spodziewać, wyśmiała tę propozycję. Wtedy pobił ją do nieprzytomności, gwałcił, torturował, zmasakrował jej ciało i zatopił je na bagnach. To nasyciło jego uciążliwe uczucia, a poczucie spełnienia stało się siłą napędową w życiu Gaskinsa. Popełniane przez niego przestępstwa zaczęły być od tego momentu coraz bardziej brutalne. Swoje ofiary torturował i utrzymywał przy życiu przez wiele dni, czasami jedząc ich ciała, na ich własnych oczach, aby patrzyły z przerażeniem. Na konsumpcję swej skóry i mięśni. Był uznawany za człowieka wybuchowego i zabijał nawet swoich nielicznych przyjaciół, czy inne znane mu osoby, które potem chował na swoim prywatnym cmentarzu. I to właśnie przez to został złapany, bo porwał i torturował 13-letnią Kim Gelkis. Władze zaczęły go podejrzewać po tym, gdy znaleziono w jego mieszkaniu jej ubrania co doprowadziło ich do odkrycia prawdy o Gaskinsie. Potem otrzymał karę do dożywocia, ale będąc w więzieniu zabił współwięźnia, za co dostał karę śmierci. Przez ostatnie miesiące życia współpracował z pisarzem Wiltonem Erlem nad książką Final Truth, która pełniła rolę jego biografii. Przed egzekucją podciął sobie żyły, aby uniknąć krzesła elektrycznego, ale został uratowany, a następnie uśmiercony. Całkowita liczba ofiar Gaskinsa jest nieznana, ponieważ nigdy nie podano informacji o wszystkich ciałach. Lazaro Barbosa, a właściwie Lazaro Barbosa de Sousa, to brazylijski morderca i gwałciciel. W 2007 roku został aresztowany za zabójstwo dwóch osób, ale po 10 dniach uciekł z więzienia. Ponownie złapano go za kradzież, gwałt i nielegalne posiadanie broni palnej. Lekarze stwierdzili, że jest on impulsywny i niestabilny psychicznie. Uciekł ponownie z więzienia w 2016 roku i znowu w 2018, więc uciekał praktycznie za każdym razem, gdy dał się złapać. Dnia 9 czerwca 2021 roku włamał się do małego gospodarstwa, gdzie zamordował ojca i jego dwójkę synów, a żonę Cleonis Marques zabrał jako zakładniczkę. Od tego momentu zaczęła się 20-dniowa obława na Lazaro Barbose. Przed porwaniem Kleonis powiadomiła przez telefon o całej sytuacji swojego brata, który wezwał policję. Została jednak zamordowana, a jej ciało znaleziono trzy dni później. Lazaro włamał się dzień po wymordowaniu rodziny Marquez do innego gospodarstwa, w którym to zmusił właściciela do tego, aby dla niego gotował. Barbosa jadł chwalił się swoimi morderstwami, a samego gospodarza następnie okradł. Dzień później ukradł samochód i pojechał do sąsiedniego stanu Goyais i podpalił samochód, aby utrudnić pracę śledczym. Wtargnął do kolejnego domu, gdzie przytrzymywał dozorcę jako zakładnika oraz zmusił go do wspólnego picia alkoholu. Następnego włamania dokonał w nocy, włamał się do domu, zastrzelił trzy osoby, ukradł dwa pistolety i podpalił dom. Niedługo po tym znalazła go policja, ale po wymianie ognia Barbosa znów ich zgubił. 16 czerwca wtargnął ponownie do domu, w którym były trzy osoby, ale jeden z mieszkańców, nastolatek, powiadomił policję ukrywając się w sypialni. Lazaro znalazł go i zabrał jego wraz z dwoma domownikami jako zagładników do lasu, gdzie zniszczył ich telefony, a gdy policyjne helikoptery zaczęły się do niego zbliżać, zostawił ich i uciekł. 12 dni później został zabity podczas strzelaniny z policją, gdy ukrywał się w domu swojej teściowej. Eric Edgar Cook to australijski seryjny morderca, który wyróżniał się przede wszystkim tym, że mordował tylko i wyłącznie w obrębie jednego miasta. Urodzony w 1931 roku, zwany też Potworem z Nedlands, zamordował w mieście Perth 8 osób. Urodził się z rozszczepieniem wargi i podniebienia, a operacje pozostawiły u niego deformację twarzy i mocno utrudniły mowę, przez co stał się celem gnębicieli w szkole. Jego ojciec często znęcał się nad swoją rodziną, ale zwłaszcza nad Erikiem. W wieku 17 lat podpalił kościół, prawdopodobnie będąc w złości po tym, kiedy odrzucono go na przesłuchaniu do chóru. W późniejszych, nastoletnich latach wkradał się do domów i kradł kosztowności. Pierwsze morderstwo popełnione przez Kuka nastąpiło w 1959 roku. Zastrzelił wtedy kobietę, która nakryła go na włamaniu. Jego drugą ofiarą był mężczyzna, który próbował przegonić Erika, rzucając w niego butelką, którego również zastrzelił. Wszystkie morderstwa były pozornie ze sobą niepowiązane, ponieważ ofiary ginęły w różny sposób były potrącone, zaćgane nożem i nożyczkami, zostały zastrzelone z pistoletu bądź zaatakowane siekierą. Jedną z kobiet udusił kablem od lampki nocnej, po czym zabrał jej zwłoki na trawnik sąsiada, gdzie penetrował je seksualnie pustą butelką po whisky. Policja schwytała go poprzez wykonanie zasadzki. Zrobili kryjówkę przy miejscu, gdzie Kuk schował broń i złapali go, gdy tam wrócił. Kuka skazano na karę śmierci i zginął przez powieszenie października 1964 roku. Richard Kukliński jest wielu z Was pewnie znany ze względu na popularny w internecie wywiad. Kukliński, jak samo nazwisko wskazuje, miał polskie korzenie. Był jednym z trojga dzieci. Urodził się w New Jersey w 1935 roku. Dzieciństwo Kuklińskiego było wyjątkowo trudne przez ojca który był alkoholikiem i znęcał się nad rodziną. Jego matka Anna również biła swoje dzieci. Ojciec pobił jednego z synów tak mocno, że umarł z powodu odniesionych obrażeń. Drugi z braci został skazany za gwałt i zabicie dwunastoletniej dziewczynki. Trzecim z nich był właśnie Richard, który uwielbiał torturować zwierzęta i fantazjował o zabiciu swojego ojca. Lubił wiązać kotom ogony i patrzeć jak rozrywają się na strzępy. Swojego pierwszego morderstwa Dokonało w wieku 14 lat, bijąc na śmierć Charley'a Chase'a, później wyrywając mu zęby, usuwając opuszki palców i wyrzucając jego ciało z mostu do wody. Ciężko jest określić, co w późniejszej działalności Kuklińskiego jest prawdą, a co fałszem, ponieważ lubił kłamać i opowiadać bajki. Jedno wiemy na pewno: zabijał ludzi, również w celach zarobkowych. Lecz dokładna liczba ofiar jest nieznana. Jego ulubionym sposobem zabijania było podanie cejanku i duszenie. W sumie skazano go za zabójstwo pięciu członków gangów na dwa dożywocia, a swój przydomek Iceman otrzymał dlatego, że ciało jednej ofiary schował do zamrażarki na ponad dwa lata, aby zamaskować czas śmierci. Zmarł w 2006 roku na chorobę Kawasaki w wieku 70 lat. David Parker Ray jest dla mnie jedną z najbardziej przerażających postaci na tej liście, może dlatego, że czytałem o nim będąc jeszcze nastolatkiem, więc pozwólcie, że na jego temat trochę się rozgadam. Ray urodził się w 1939 roku w Belen w Nowym Meksyku. Był wychowywany głównie przez dziadka. W szkole radził sobie słabo i uchodził za nieśmiałego, jeżeli chodzi o kontakty z płcią przeciwną. Nastoletnie lata spędził na nadużywaniu alkoholu i narkotyków, a gdy osiągnął pełnoletność, wstąpił do armii. A następnie został mechanikiem. Wydał aż 100 tysięcy dolarów na przyczepę, którą wyposażył w wiele zabawek seksualnych i narzędzi tortur. Te przyczepę nazywał pudełkiem z zabawkami, skąd wziął się jego przydomek, czyli The Toy Box Killer. Rey, czasami przy pomocy swoich wspólniczek, Wybierał ofiary spośród prostytutek. Nagabywał je albo udawał policjanta i zabierał do swojego pudełka. Gdy ofiary odzyskały przytomność, często proszone były o odtworzenie nagrania, które zawierało nagrany wcześniej głos Davida. Opowiadał o wyjątkowo złej sytuacji porwanej i że będzie od teraz jego seksualną niewolnicą i jest to czas, aby się do tego przyzwyczajać. Taśmy są wyjątkowo niepokojące i dosyć długie, dlatego przeczytam wam w dużym skrócie transkrypt jednej z nich. Cześć suko, czy jest ci teraz wygodnie? Wątpię. Nadkarski i kostki skute łańcuchami. Zakneblowana i ze związanymi oczami jesteś zdezorientowana i przestraszona. Opowiem ci ze szczegółami, dlaczego zostałaś porwana? Co się z tobą stanie i jak długo tu będziesz? Pewnie myślisz, że zostaniesz zgwałcona i masz rację. Nas interesuje przede wszystkim to, co masz między nogami. Zostaniesz zgwałcona dokładnie i wielokrotnie w każdą dziurę jaką masz, ponieważ w zasadzie zostałaś porowana i przywieziona tutaj, abyśmy mogli Cię wyszkolić i wykorzystać jako seksualną niewolnicę. Wszystko to sprowadza się do tego, że będziesz trzymana naga i przykuta jak zwierzę, aby być wykorzystywana i maltretowana kiedy tylko zechcemy w dowolny sposób. Nie trzeba dodawać, że masz piękne ciało i jesteś prawdopodobnie młoda, może bardzo młoda. Ponieważ dla naszych celów preferujemy dziewczyny w wieku od wczesnych do późnych lat nastoletnich, rozwinięte seksualnie, ale wciąż małe, przerażone, łatwe w obsłudze i łatwe w szkoleniu. Zwykle mające ciasne, małe cipki i dupki. Za każdym razem, gdy wybieramy się na polowanie, jeśli nie możemy znaleźć małej nastolatki, zwykle zaczynamy uderzać do barów dla gejów, szukać dobrze zbudowanej, dużej lesbijki. Bardzo lubię gwałcić i pieprzyć się z lesbijkami, a poza tym nie ma takiego niebezpieczeństwa, że są nosicielkami chorób przenoszonych drogą płciową, a ja nie lubię używać prezerwatyw. Mimo że są trochę starsze, to o ile nie bawiły się dużo dildami, to nadal mają ciasne dziurki między nogami, jak młodsze dziewczyny. Bardzo rzadko wracamy z pustymi rękami, bo jest tam mnóstwo suk do wyboru. Jesteś tu i zamierzamy to wykorzystać. Będziesz trzymana w ukrytym pomieszczeniu dla niewolników. Jest to miejsce stosunkowo dźwiękoszczelne, z którego ciężko uciec i jest całkowicie zaopatrzone w urządzenia i sprzęt do zaspokajania naszych. Seksualnych fetyszy i dewiacji. W pokoju może być, ale nie musi, inna dziewczyna. Czasami, dla urozmaicenia, lubimy trzymać dwie niewolnice w tym samym czasie. W każdym z tych przypadków, jako nowa dziewczyna, na pewno przez jakiś czas będziesz się cieszyć największą uwagą. Teraz, jak już mówiłem wcześniej, będziesz trzymana jak zwierzę. Gwałciłem suki, odkąd byłem na tyle dorosły, żeby się z nimi szarpać i wiązać małym dziewczynkom ręce za plecami. Jeżeli chodzi o mnie, jesteś ładnym kawałkiem mięsa, który ma być używany i wykorzystywany. Niczym więcej. Nie obchodzi mnie twój umysł, ani to, jak się uczujesz w tej sytuacji. Możesz mieć męża, dziecko, chłopaka, dziewczynę, pracę, zaległą opłatę samochodu. Jebie mnie to. Nie obchodzi mnie żadna z tych rzeczy i nie chcę o nich słyszeć. To coś, z czym będziesz musiała sobie poradzić, gdy już się uwolnisz. Nie lubię niewolników, a już na pewno nie mam dla ciebie szacunku. Tutaj twój status jest nie większy niż jednego z naszych psów czy jednego ze zwierząt w stodole. Twoją jedyną wartością jest fakt, że masz atrakcyjne i użyteczne dla nas ciało. I tak jak reszta naszych zwierząt, będziesz karmiona i pojona, utrzymywana w dobrej kondycji fizycznej, w rozsądnej czystości i zezwolimy na korzystanie z toalety w razie potrzeby. W zamian będziesz mocno wykorzystywana, zwłaszcza w ciągu pierwszych kilku dni, kiedy jesteś nowa i świeża. Będziesz trzymana i przykuta w różnych pozycjach, zazwyczaj z nogami lub kolanami mocno rozszerzonymi siłą. Taśma ciągnie się znacznie dłużej, gdzie dokładnie opisuje tortury, które będą przechodzić jego niewolnice, ale ze względu na długość taśmy pominę to. Od tego momentu Ray torturował seksualnie używając pejczy, łańcuchów, pasów, prętów do rozpierania nóg, ostrzy chirurgicznych czy maszyn do porażenia prądem lub wszelakich pił. W przyczepie znajdował się również stół ginekologiczny oraz lustro na suficie, aby ofiary mogły oglądać przeprowadzany na nich gwałt. Przywiązywał również ofiary do drewnianych przyrządów albo metalowych klatek, wyginających i unieruchamiających ciało, a następnie dawał gwałcić je swoim znajomym, a nawet i własnym psom, oglądając całe wydarzenie w grupce i śmiejąc się na ten chory widok. W przyczepie było również wiele strzykawek wypełnionych związkami chemicznymi służącymi do pozbawiania ofiar przytomności. W tej chorej zabawie pomagała mu często jego dziewczyna Cynthia Cindy Lee Handy oraz jego córka Glenda Joan Ray. A przy jednym z zabójstw pomagał mu jego kolega, Denis Roy Yancy. Niektóre z ofiar były wypuszczane do lasu po tym, jak wstrzyknięto im pentotal sodu oraz fenobarbital, ale zdarzało się, że zabite ofiary rozczłonkowywano i chowano pod ziemią. David Parker Ray oraz jego wspólnicy zostali aresztowani, gdy jednej z ofiar, Cynthia Vigil, udało się uciec po trzydniowych torturach. W 1999 roku skazano go na 224 lata pozbawienia wolności za trzy porwania i jedno zabójstwo, choć jest możliwe, że mógł zabić nawet i ponad 60 osób. Zmarł na atak serca w 2002 roku przed przesłuchaniem. Arthur Shawcross, znany też jako Genesee River Killer, to amerykański seryjny morderca urodzony w 1945 roku w stanie Maine. Według przeprowadzonych testów uzyskał wynik 86 punktów IQ, co jest wynikiem poniżej średniej. Podobno będąc dzieckiem bardzo często moczył łóżko. Stwierdził, że odkąd miał 7 lat matka uprawiała na nim oralny seks, a on sam, gdy był nastolatkiem, uprawiał seks ze swoją siostrą. Rzucił szkołę w 1960 roku, aby zostać niedługo po tym wcielonym do armii USA i trafić do Wietnamu. Po zwolnieniu z wojska zajął się włamywaniem i podpalaniem za co trafił do więzienia na 5 lat, ale wyszedł po zaledwie dwóch. W 1972 roku zabił swoją pierwszą ofiarę, 10-letniego Jacka Owena Blake'a, którego wyciągnął do lasu, przedtem napastując seksualnie. Zaledwie dwa miesiące później zgwałcił i zabił 8 Karen Ann Hill. Jej ciało znaleziono pod mostem. Showcross stał się podejrzanym, ponieważ często łowił tam ryby. Uznano go za winnego i został skazany na 25 lat więzienia. To jednak nie jest koniec historii. Po odsiedzeniu prawie 15 lat został warunkowo zwolniony po tym, jak określono go bezpiecznym i wnoszącym wkład członkiem społeczeństwa. Stało się to pomimo ostrzeżeń psychiatrów, którzy twierdzili, że jest on schizoidalnym psychopatą, który stanowi ogromne zagrożenie. Wydarzyło się to, czego oczywiście nikt się nie spodziewał, zaczął ponownie mordować, tylko tym razem nie dzieci, a prostytutki. Pierwszą z prostytutek udusił dlatego, że ponad za mocno ugryzła jego penisa podczas seksu oralnego, a wkrótce zabił trzy kolejne kobiety w ten sam sposób. Uzyskał za to przydomek Genesee River Killer oraz dusiciel z Rochester. Shokros nie był wtedy jeszcze podejrzanym ze względu na to, jak bardzo zmienił upodobania wobec swoich ofiar. Nie zabijał już bowiem dzieci tak jak wcześniej, a dorosłe kobiety. Zwapiał je, mordował, niektóre kopał i gryzł wielokrotnie w genitalia oraz bił je tępym przedmiotem. Szokrosa schwytano w 1990 roku i skazano za 11 morderstw, przy czym 12 nie było mu oficjalnie przypisane. Podczas procesu powoływał się na niepoczytalność, ale dopiero później ustalono, że miał torbiel uciskającą obszary mózgu odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i samokontrolę. Został skazany na dożywocie i zmarł na zawał serca w 2008 roku. Joseph James D'Angelo, znany też jako The Golden State Killer, to amerykański włamywacz, gwałciciel i zabójca. Urodził się w Bath w stanie Nowy Jork w 1945 roku. Jako dziecko był świadkiem zbiorowego gwałtu na siostrze, a jego ojciec, sierżant armii amerykańskiej, poważnie się nad nim znęcał. Na tle innych morderców wyróżnił się przede wszystkim wykształceniem, ponieważ po tym, gdy wrócił z wojny w Wietnamie, ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie nauk policyjnych i uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz ukończył kilka kursów podyplomowych. W 1970 roku zaręczył się, ale narzeczona z nim zerwała po tym, gdy stał się wobec niej agresywny i groził jej bronią. Kilka lat później zaczął pracować jako policjant jednostki do spraw włamań, ale koledzy z pracy uważali go za odludka i samotnika. Będąc policjantem, zaczął włamywać się do domów i kraść drobiazgi, raz próbując nawet porwać 16-letnią dziewczynę. Kilka lat działań w taki sposób przeobraziło się w dokonywanie przez Josefa gwałtów. Włamywał się do mieszkań samotnych kobiet, par lub małżeństw. Po włamaniu wiązał kobietę oraz mężczyznę, kładąc na jego plecach naczynie i mówiąc, że jeśli usłyszy, jak się rusza, to wszystkich zabije. Następnie dokonywał gwałtu na jego partnerce. To wywołało panikę w okolicy, a policja wzmożyła poszukiwania gwałciciela. W 1979 roku popełnił swoje pierwsze morderstwa. Zastrzelił dwóch mężczyzn, a rok później zatłukł parę Lehman i Charlene Smith, kłodą drewna. W następnych latach nie zaprzestał swoich działań. Jego znakiem rozpoznawczym było nękanie swoich ofiar bądź ich krewnych za pomocą połączeń telefonicznych wykonywanych w rocznicę swoich ataków. Przykładowy telefon możecie usłyszeć teraz. W 2001 roku powiązano sprawie gwałtów i zabójstw, dzięki DNA. D'Angelo został aresztowany dopiero w 2018 roku i oskarżono go o 13 morderstw. Przyznał się do winy tylko po to, aby nie dostać kary śmierci, za co dostał 12 wyroków do żywocia. Herbert Mullin był amerykańskim seryjnym mordercą cierpiącym na schizofrenię. Urodził się w Salinas w Kalifornii w 1947 roku. Jego ojciec, bohater II wojny światowej, choć surowy, nie nadużywał alkoholu. Nauczył swojego syna jak używać broni i opowiadał mu wojenne historie. Herbert w latach nastoletnich był popularnym chłopakiem, miał dziewczynę, znajomych i grał w piłkę nożną. Jego życie wyglądało zupełnie normalnie, dopóki nie wydarzyła się tragedia. Jego najlepszy przyjaciel, Dean Richardson, zginął w wypadku samochodowym. Mylin od tego momentu bardzo rozpaczał za stratą swojego kolegi, zaczął tworzyć kapliczki poświęcone jego osobie i spędzał przy nich masę czasu. To wydarzenie bardzo namieszało mu w głowie. Do tego stopnia, że zaczął uznawać jego śmierć za pewnego rodzaju część mistycznego planu kosmosu. Zaczął studiować filozofię i interesował się religiami wschodu, gdyż bardzo spodobała mu się idea reinkarnacji. Mając 21 lat, zerwał ze swoją dziewczyną, ponieważ stwierdził, że jest gejem. Od tego czasu jego życie to tułaczka pomiędzy szpitalami psychiatrycznymi, aresztowaniami za drobne rzeczy i próbami dostania się do armii. Lubił zażywać narkotyki, z czasem zaczął cierpieć na schizofrenię. W jego głowie pojawiły się głosy, przez które przypalał swoje ciało papierosami. W 1972 roku Molin pod wpływem choroby wybuchł i zatłukł kijem baseballowym autostopowicza. Dwa tygodnie później zabił kobietę w swoim aucie, wziął jej ciało i położył w lesie przy drodze. Tam rozciął jej brzuch, wyciągnął jelita i rozwiesił na pobliskich gałęziach drzew, jak twierdził, w celu zbadania ich pod kątem zanieczyszczeń. Wkrótce po tym zaćgał księdza, ponieważ stwierdził, że złożył się on w ofierze po tym, gdy Mulin się mu wyspowiadał. Jego następną ofiarą był kolega ze szkoły, który sprzedawał mu marihuanę, ponieważ uznał, że to on jest winny temu, że choroba tak postępowała. Poszedł do mieszkania, w którym myślał, że wciąż rezyduje, ale zastał kobietę Kathy Francis, która podała Mulinowi nowy adres mężczyzny. Postanowił więc jeszcze dodatkowo zamordować lokatorkę jego wcześniejszego mieszkania i jej dwójkę dzieci, a następnie udał się do podanego przez ofiarę adresu, zabijając mężczyznę wraz z jego żoną. Niecałe dwa tygodnie później Mulin zobaczył czterech nastoletnich chłopców biwakujących w Henry Cowell Redwoods State Park i podszedł do nich udając strażnika parku. Kazał im odejść twierdząc, że zanieczyszczają las. Kiedy próbowali go spławić wyciągnął broń i strzelał do jednego pod drugim twierdząc później, że zapytał ich telepatycznie czy może ich zabić i że wszyscy dali mu na to zgodę. Tydzień po tym zastrzelił jeszcze jednego mężczyznę, a świadek zdarzenia wezwał policję. Mulin jedyne co mówił podczas przesłuchania na każde zadawane mu pytanie to słowo cisza. Ostatecznie został skazany na dożywocie i miał dosyć bliskie relacje z innym znanym seryjnym mordercą, Edmundem Kemperem o którym opowiadałem w części pierwszej. Zmarł w 2022 roku z przyczyn naturalnych. Wayne Williams to skazany amerykański morderca i podejrzany o seryjne zabójstwa odbywające karę dożywotniego więzienia za zabicie dwóch mężczyzn w Atlancie. Urodził się w 1958 roku w stanie Georgia. Oboje jego rodzice byli nauczycielami. Ukończył szkołę i zainteresował się radiem oraz dziennikarstwem. Był uzdolnionym młodzieńcem, na no co wskazuje fakt, że skonstruował w piwnicy domu. Własną stację radiową. Wkrótce jego kontakty się rozwijały i zaczął bywać w innych stacjach, w których zaprzyjaźnił się z kilkoma członkami ekipy. 22 maja 1981 roku policja usłyszała głośny plusk wody dochodzący z pod mostu James Jackson Parkway, tak jakby ktoś coś z niego zrzucił. Auto, które zjechało z mostu po tym dźwięku, należało właśnie do Williamsa. Dwa dni później, w tamtym miejscu, odkryto ciało 27-letniego Nathaniela Cartera, który zaginął 4 dni wcześniej, a co okazało się później, ostatnio był widziany z Williamsem. Policja, mając oczywiście takie dowody, uznała, że Williams go zabił. Został aresztowany, oblał trzy testy wariografem, a potem Wayne zorganizował konferencję prasową przed swoim domem i powiedział, że jest niewinny, a same testy poligraficzne nie mogą zostać użyte w sądzie. Został aresztowany w 1981 roku za zabójstwo Cartera i jeszcze drugiej osoby Jimmy'ego Ray'a Payna, i skazany na dożywocie. Williams był uznawany za odpowiedzialnego względem morderstw dzieci z Atlanty. The Atlanta Child Murders, czyli sprawy, gdzie znaleziono w Atlancie co najmniej 30 zamordowanych afroamerykańskich młodzieńców. Prawie wszystkie ofiary były bardzo młode, a powodem ich śmierci było uduszenie. Jednak po procesie miały miejsce wydarzenia, które postawiły pod znakiem zapytania wskazanie Williamsa jako sprawcy. Kilku kluczowych świadków obciążających William'sa albo okazało się niewiarygodnych, albo przyznało się do kłamstwa. Jeden ze świadków, kierowca karetki pogotowia, zidentyfikowany jako Bobby Tolland, który złożył zeznanie dostarczające motywu dla Williamsa, okazał się mieć osobistą urazę do niego oraz był samozwańczym członkiem Ku Klux Klanu. Powiedział, że złożył zeznania dla nagrody pieniężnej i zeznawał pod fałszywym nazwiskiem. Wciąż utrzymując swoją niewinność, Williams spędził ostatnie dekady walcząc z wyrokiem i starając się o ponowne rozpatrzenie sprawy podczas odbywania kary w więzieniu stanowym Hancock. Twierdzi, że śledczy zatuszowali dowody na zaangażowanie ku Klux Klanu, aby zapobiec wojnie rasowej. Obecnie odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności w Telford State Prison. W 2019 roku odmówiono mu zwolnienia warunkowego. Gilbert Paul Jordan, znany też jako The Boozing Barber, to kanadyjski seryjny morderca, odpowiedzialny jak się uważa za tak zwane alkoholowe morderstwa. Urodził się w Vancouver w Kanadzie w 1931 roku. Już w bardzo wczesnych latach życia pił alkohol i rzucił szkołę. Alkohol był praktycznie na każdym kroku jego życia, ponieważ, jak sam twierdził, trzeźwi nie chcieli z nim spędzać czasu, więc nie miał wyboru. Podobno spożywał aż półtora litra wódki. Każdego dnia. Uważa się, że rozpoczął swoje seryjne morderstwa w 1965 roku. Jest głównym podejrzanym, jeżeli chodzi o zabójstwa dziewięciu kobiet, lecz skazano go za nieumyślne spowodowanie śmierci tylko jednej z nich. Znajdował kobiety w barach i kupował im drinki lub płacił im za seks i zachęcał do wspólnego picia. Kiedy ofiary mdlały, wlewał im alkohol do gardła. W dużych ilościach. Kobiety umierały z powodu zatrucia alkoholem, lecz policja nie zwracała na to uwagi, gdyż wiele ofiar uznano za alkoholiczki. Według akt sądowych namawiał kobiety do picia alkoholu, zachęcając je pieniędzmi, mówiąc rzeczy w stylu: "Napij się, kochanie, dam ci 20 albo i nawet 50 dolców, jeśli skończysz tego drinka". Został skazany na 9 lat pozbawienia wolności, ale wyszedł po 6. Po jego zwolnieniu policja wydała ostrzeżenie. Jordan Gilbert Paul, lat 73, jest przedmiotem tego wpisu. Jordan ma 175 cm wzrostu i waży 79 kg. Jest częściowo łysy z siwymi włosami i siwą kozią bródką. Ma niebieskie oczy i nosi okulary. Jordan obecnie przebywa w rejonie Wiktorii, ale nie ma stałego adresu. Jordan ma znaczącą przeszłość kryminalną, w tym nieumyślne spowodowanie śmierci i napaść na kobietę. Do zwabiania swoich ofiar używa alkoholu. Grupą docelową ofiar Jordana są dorosłe kobiety. Jordan podlega warunkom ustalonym przez sąd, w tym całkowite powstrzymanie się od spożywania alkoholu. Nie może przebywać w towarzystwie żadnej osoby lub osób płci żeńskiej w miejscu, gdzie alkohol jest spożywany lub posiadany przez tę osobę lub osoby. Gilbert Paul Jordan zmarł w 2006 roku. Leonard Lake i Charles Zeng. Pierwszy z nich, Leonard, urodził się w San Francisco w 1945 roku. Przez to, że jego rodzice się rozeszli, mieszkał u swoich dziadków. Będąc jeszcze młodym chłopakiem, robił dosyć dziwne rzeczy, na przykład nagie zdjęcia swoim siostrom i rozpuszczał myszy w chemikaliach. Gdy dorósł, wstąpił do wojska, mi jak wielu poprzedników na tej liście. Został wysłany na wojnę w Wietnamie. Po powrocie poznał się z 25-letnią Kalaralyn Balas, z którą się ożenił. Lake występował w amatorskich, sadomasochistycznych filmach porno, a swoją małżonkę zmuszał do tego, aby brała w nich udział. Po tym, gdy wrócił z wojny, głęboko wierzył w nadchodzącą nuklearną apokalipsę. Niedługo po ślubie poznał się z Charlesem Eng. Jego nowy kolega urodził się w Hongkongu w 1960 roku. Jego ojciec raczej wolał wychowanie przemocą niż miłością, i już jako dziecko Charles zajmował się kradzieżą, za co został wysłany do prywatnej szkoły z internatem w Anglii, z której go wyrzucono za okradanie kolegów i odesłano go z powrotem do Hongkongu. Będąc dorosłym, wyjechał do USA i wstąpił tam do marynarki wojennej. Niedługo po tym ukradł broń automatyczną z bazy wojskowej. Za co skazano go na 14 lat pozbawienia wolności, lecz uciekł i dostał się do Kalifornii. Gdzie poznał się właśnie z Lejkiem. Potem wprowadził się na jego ranczo. Razem stali się seryjnymi mordercami. Ich głównym celem były kobiety, ale uprowadzali również całe rodziny. Po zamordowaniu mężczyzn i dzieci, zamykali kobiety w wykonanej przez nich celi, gdzie wiązali ofiary, torturowali je i gwałcili, nagrywając wszystko na taśmę wideo. Po tym, gdy wystarczająco wymęczyli swoją ofiarę, dusili ją albo zabijali poprzez strzał z broni. Następnie zakopywali na posiadłości Lake'a. Lake został aresztowany po tym, gdy zauważono przy nim rewolwer, nielegalnie wyposażony w tłumik. Kiedy został sam w pokoju przesłuchań, napisał list, w którym to przyznał się do zbrodni, gdzie opisał, że zależało mu na posiadaniu seksualnej niewolniczki. Aby mieć ją na własność po tym, gdy wybuchnie nuklearna wojna. Oczywiście dodatkowo sprzedał również swojego kolegę, po czym połknął tabletkę z cyjankiem, którą miał zaszytą w swoim ubraniu, przez co zapadł w śpiączkę i zmarł po czterech dniach. Po przeszukaniu rancza przez policję, znaleziono 12 płytko zakopanych ciał na terenie posiadłości, a także bunkier, schowek z bronią i łącznie 45 funtów zwęglonych fragmentów kości, co doprowadziło śledczych do przekonania, że. Para mogła zabić aż 25 osób. Eng za to uciekł do Kanady. Aresztowano go, kiedy próbował okraść sklep. Władze USA chciały doprowadzić do ekstradycji Charlesa, lecz Urząd Kanady na początku się na to w ogóle nie chciał zgodzić, ze względu na to, że u nich nie było kary śmierci, więc odsyłając go. Mógł zostać stracony. Dopiero po sześciu latach przewieziono go do Kalifornii. Potrzeba było kolejnych siedmiu lat, a walka prawna Enga ze Stanem Kalifornia kosztowała ponad 20 milionów dolarów. Został skazany na karę śmierci i obecnie przebywa w celi, czekając na jej wykonanie. Clifford Olson, urodzony w 1940 roku, to kanadyjski seryjny morderca, który przyznał się do zamordowania 11 dzieci i nastolatków na początku lat 80. Pomimo wychowania w normalnej rodzinie, w której nie dochodziło do przemocy, szybko wykazał oznaki przestępczości. Często wagarował, a w wieku 13 lat został aresztowany za kradzież. Podobno torturował i zabijał zwierzęta, a w późniejszych latach zbierał dziesiątki wyroków za różnorakie przestępstwa. W 1980 roku znaleziono ciało 12-letniej Christiane Weller, ciało zaćganej i uduszonej paskiem dziewczynki, i przez następne półtora roku odkryto jeszcze 10 innych ciał dzieci i nastolatków. Wszystkie ofiary zostały zgwałcone i uduszone bądź zatłuczone na śmierć. Olsona aresztowano w 1981 roku pod zarzutem próby uprowadzenia dwóch dziewcząt. Najciekawszy fakt dotyczący tej sprawy to układ, który zawarł sam morderca z władzami. Zgodził się przyznać do 11 morderstw i wskazać miejsca ciał, ale tylko wtedy, gdy władze wpłacą 10 tysięcy dolarów za każdą ofiarę do funduszu powierniczego dla jego żony oraz wnuka. Końcowo otrzymali oni 100 tysięcy dolarów, ponieważ 11 ofiara była gratisem. Olson został skazany na dożywocie i zmarł w 2011 roku. Maniacy z Dnepropetrowska to nazwa nadana trzem ukraińskim mordercom. Wiktorowi Sajenko, Igorowi Supuniukowi i Aleksandrowi Hanza, który akurat nie brał czynnego udziału w morderstwach z 2007 roku. Znani w środowisku internetowym za sprawą udostępnionego w sieci filmu Three Guys One Hammer, gdzie dwóch sprawców brutalnie katuje leżącego mężczyznę, tłukąc jego głowę młotkiem owiniętym reklamówką i wbijając mu nóż w głowę. Film widziałem, jest smutny i okropny, ale poza tym, co powiedziałem, nie dzieje się nic więcej, więc odradzam oglądanie dla dobra Waszego zdrowia psychicznego. Mordercy urodzili się w 1988 roku w zamożnych rodzinach i razem chodzili do szkoły. W swojej grupie mieli taką zasadę, według której starali się zwalczać swoje fobie konfrontując się z nimi, na przykład stając na poręczy balkonu, aby poradzić sobie z lękiem wysokości, lub mordując i torturujący aby wyleczyć Hanzę z lęku przed krwią, a następnie robili sobie przy nich zdjęcia. Jak można zauważyć, po ich fotografiach i działaniach byli entuzjastami nazizmu. W 2007 roku wpadli na pomysł dokonania kilkutygodniowej masakry, mordując zupełnie przypadkowych ludzi tylko dla zastrzyku adrenaliny. Trzech napastników wraz ze swoimi kolegami, Jekatieriną Ilczenko i Romanem Tatarewiczem, Zaczęli wybierać losowych przechodniów, aby zadawać im ciosy tępiem i przedmiotami, takimi jak młotki i stalowe budowlane pręty, bijąc ich tak dotkliwie, że ofiary były nie do rozpoznania. Nagrywając niektóre z morderstw, po wszystkim zamordowane osoby okradano. Szał zabijania trwał cztery tygodnie i zostali złapani tydzień po ich ostatnim morderstwie, kiedy próbowali sprzedać kradziony telefon ofiary. Chcąc go sprzedać, aby udowodnić, że telefon działa, włączyli go, co umożliwiło policji namierzyć sprawców. Sajenko i Supruniuka skazano na dożywocie, a Hanze na 9 lat pozbawienia wolności. Pedro Rodrigues Filho, zwany też Killer Pity, to brazylijski seryjny morderca i kanibal. Urodził się na farmie w Santa Rita do Sapucaí w Brazylii w 1954 roku. Przez obrażenia, które zadał ojciec matce podczas ciąży, miał uszkodzoną czaszkę. Filch twierdził, że potrzebę mordu odczuł już, gdy miał 13 lat. Próbował wówczas wepchnąć swojego kuzyna do prasy przeznaczonej do trzciny cukrowej, ale nie spodziewał się, że ludzkie ciało jest dla maszyny znacznie trudniejsze do zmielenia. Po tym, gdy prasa wciągnęła mu rękę, inni pracownicy szybko przybiegli i wyłączyli maszynę. Zamordował jednak rok później wiceburmistrza, który zwolnił jego ojca z posady ochroniarza w szkole, przez to, że ten ukradł jedzenie z kuchni. Filho, będąc jeszcze czternastolatkiem, zastrzelił go, a miesiąc później jeszcze innego strażnika szkoły. Od tego momentu zaczął się ukrywać w slumsach i wdrożył się w świat narkotykowych gangów. Zaręczył się z kobietą, Marią Olympią, którą niestety zamordowali członkowie gangu. To doprowadziło do tego, że Filho w ramach zemsty dokonał istnej masakry na weselu zorganizowanym przez przywódcę gangu, zabijając 7 osób i raniąc 16 innych. Niedługo po tym dowiedział się, że jego własny ojciec siedzi w więzieniu za to, że zamordował i rozczłonkował maczetą jego matkę. Udał się więc do więzienia, w którym przebywał jego ojciec, zaćgał go nożem, zadając mu 22 rany, a po zabójstwie wykroił mu serce i odgryzł kawałek wyciągniętego mięśnia. W późniejszym czasie mordował głównie przestępców. Jak sam twierdził, dreszcz emocji, którego doznawał podczas mordowania, był dla niego wspaniały. Gdy został aresztowany i umieszczony w samochodzie, obok niego siedział inny przestępca, gwałciciel, którego też zamordował. Podczas swojego pobytu w więzieniu, zabił jeszcze 47 więźniów. Najczęściej zabijał ich ze względu na swoją przestępczą przeszłość, choć zdarzyło się, że zabijał z bardziej prozaicznych powodów, na przykład zabił kolegę z celi za to, że za głośno chrapał. I teraz usiądźcie, jeśli stoicie, bo kolejna informacja może Was zszokować. Ponieważ maksymalna kara w Brazylii wynosi 30 lat, Filho wyszedł na wolność w 2018 roku i obecnie jest internetowym celebrytą. Miał kanał nazwany Pedrinho ex Matador, czyli Pedro Ex Morderca. Tego kanału już chyba nie ma, ale ponoć cieszył się niezłą popularnością. Z tego co widzę, to teraz siedzi na TikToku, nie znam portugalskiego, więc nie wiem o czym mówi, ale często prowadzi jakieś live'y, gdzie siedzi i coś gada. Był nawet gościem pewnego brazylijskiego podcastu i jest urywek z tego z angielskimi napisami. Anatolij Onoprienko to radziecko-ukraiński seryjny morderca, znany też jako bestia z Ukrainy, Terminator oraz obywatel O. Urodził się we wsi Łasky na ukraińskiej części Związku Radzieckiego w 1959 roku. Gdy miał 4 lata, zmarła jego matka i został przekazany przez ojca do sierocińca. Zaczął mordować w roku 1989. Najczęściej wybierał odosobnione domy, aby popełnić morderstwo. Pierwszymi ofiarami on, Pienko, był pan domu, jego żona i dzieci, których zabił. Morderstwa najmłodszych tłumaczył tym, że nie chciał, aby czekał ich taki sam los jak jego, czyli żeby nie musiały być sierotami. Mordował również potencjalnych świadków jego zbrodni oraz podpalał domy. Aby zatuszować ślady, najczęściej strzelał do ofiar ze strzelby, choć zdarzyło się, że zabił matkę z córką, bijąc je na śmierć młotkiem. W sumie zabił 52 osoby. Aresztowano go w 1996 roku, kiedy odkryto, że miał dużo broni. Uniknął kary śmierci, ponieważ została zniesiona, gdy przebywał w więzieniu, więc wyrok zmieniono na dożywocie. Zmarł w wieku 54 lat na zawał serca w 2013 roku. I70, a właściwie Interstate 70, to nazwa zabójcy, która pochodzi od autostrady międzystanowej numer 70, niedaleko której były sklepy, w których pracowały jego ofiary. Wiadomo, że zabił sześciu pracowników w 1992 roku. Jego ofiarami były młode kobiety oraz jeden facet, lecz prawdopodobnie wynikało to z pomyłki, gdyż nazwa sklepu sugerowała właścicielkę, a nie właściciela. Po dokonaniu zbrodni, sklepy zostały okradane z bardzo niewielkiej ilości gotówki. Pomimo upływu wielu lat, do tej pory nie wiadomo, kto odpowiada za te zbrodnie, a policja nie ma żadnych podejrzanych. Jeśli wciąż żyje, ma najprawdopodobniej od 52 do 70 lat. Peter Curten, zwany też wampirem z Dusseldorfu, to niemiecki seryjny morderca. Urodził się w 1883 roku w kolonii. Rodzina Curtenów nie była normalna, żyli w biedzie, ojciec był alkoholikiem, a Peter był trzecim z trzynaściorga dzieci. Często był świadkiem tego, jak rodzice lub rodzeństwo uprawiają seks. Zdarzało się nawet, że ojciec uprawiał kazirodcze stosunki seksualne ze swoimi córkami. Do zabijania Petera wdrożył sąsiad, maltretując i zabijając psy na jego oczach. To bardzo zafascynowało małego Kurtena. Gdy miał 13 lat, to rodzina wraz z nim przeniosła się do miejscowości Düsseldorf. Będąc w tym mieście, uciekł z domu i żył z napadów i rabunków, co spowodowało, że większość swojego nastoletniego życia spędził w więzieniach. W 1913 roku, mając 30 lat, włamał się do gospody i zamordował tam 13-letnią dziewczynę. Udusił ją i poderżnął jej gardło z scyzorykiem. Ponownie wylądował w więzieniu za kradzież, chociaż po wyjściu na wolność jego życie się uspokoiło do 1929 roku. Wtedy ponownie udusił dwie dziewczynki i podczas tego jednego roku zabił w sumie 8 osób. Będąc poszukiwanym, wyznał swojej żonie, że to on jest mordercą i poprosił ją o wezwanie policji. Został skazany na śmierć i zmarł przez dekapitację w 1931 roku. Las Pokianki to nazwa nadana czterem siostrom z rodziny Gonzales, Delfinie. Mari, Carmen i Mari Louise. Kobiety są zapisane nawet w księdze rekordów Guinnessa jako grupa odpowiadająca za największą liczbę morderstw. Prowadziły w Meksyku miejsce Rancho El An ośrodek prostytucji, w którym zamordowano co najmniej 90 osób od roku 1950 do 1964. Co prawda za zabójstwa odpowiadały głównie dwie siostry. Delfina i Maria to dwie inne pomagały im w zbrodniach. Policja, przeszukując posiadłość sióstr, znalazła ciała 80 kobiet, 11 mężczyzn i kilku płodów. Śledztwo ujawniło, że kobiety były zwabiane poprzez ogłoszenie o pomocy domowej dla dwóch sióstr. Z ofiar robiono prostytutki, więziono je i podawano im siłą heroinę oraz kokainę. Ofiary notorycznie bito, gwałcono, a samo miejsce było dla nich istnym piekłem. Gdy tylko kobiety przestawały się podobać klientom albo stawały się zbyt chore i słabe, zabijano je. Siostry zabijały tam również bogatych klientów, którzy przychodzili z plikiem pieniędzy. Kobiety zostały skazane na 40 lat pozbawienia wolności. Delfina zmarła podczas ucieczki po tym, gdy spadł na jej głowę worek z cementem. Maria wyszła z więzienia i słuch po niej zaginął. Carmen zmarła na raka odsiadując wyrok, a Maria Luisa zwariowała ze strachu przed samosądem protestujących. Lam kor to jeden z tylko dwóch znanych seryjnych morderców z Hongkongu. Urodził się w 1955 roku, a po skończeniu szkoły pracował w zakładzie naprawy motorów. W 1973 roku zagroził kobiecie nożem, ale lekarz stwierdził, że nie nadaje się do więzienia, więc został wysłany na 102 dni do szpitala psychiatrycznego. Od roku 1978 Zaczął pracować jako taksówkarz i fascynował się fotografią, przez co bywał członkiem wielu klubów fotograficznych. Swoich morderstw dokonywał pod przykrywką taksówkarza, zabierał pasażerki, a następnie dusił je drutem elektrycznym. Ciała zabierał do swojego rodzinnego domu i tam je rozczłonkowywał, wycinając ich organy rozrodcze, które to chował do słoików. I właśnie za to dziwne zachowanie zyskał przydomek The Jars Murderer czyli słoikowy morderca. Często swoim ofiarom robił zdjęcia i przynajmniej raz nagrał taśmę, na której uprawiał seks z trupem. Chińska prasa nadała mu przydomek rzeźnik deszczowej nocy, ponieważ kilka jego ataków nastąpiło podczas ulewy. Zabił w sumie cztery kobiety. Korwana aresztowano w 1982 roku. Próbował wywołać zdjęcia jednej z rozczłonkowanych ofiar w wonkońskim sklepie Kodak. Kierownik sklepu powiadomił policję, która czekała na niego, gdy wrócił po zdjęcia. Został skazany na dożywocie i do dzisiaj przebywa w więzieniu. Nikolaj Dżumagaliew, nazywany też Metalowym Kłem, to nekrofil, kanibal, seryjny morderca i gwałciciel z Kazachstanu. Urodził się w 1952 roku jako czwarty z pięciorga dzieci. Jego dzieciństwo było zupełnie normalne. Ukończył szkołę kolejową, ale nie udało mu się dostać na Uniwersytet Kazachski, co zmusiło go do podróżowania po Uralu, Syberii i Murmańsku, pracując fizycznie. Pewnego razu wdał się w bójkę i stracił przednie zęby, które musiał zastąpić metalowymi protezami. Ludzie w jego otoczeniu cenili go za to, że zawsze o siebie dbał, ponieważ chodził dobrze ubrany i ogolony. Po pewnym czasie został strażakiem. Powodziło mu się również u kobiet, a Nikolaj chętnie korzystał z przygodnego seksu. Pewnego dnia zdiagnozowano u niego choroby przenoszone drogą płciową, a mianowicie kiłę i trichomonię. Za co obwiniał swoje byłe partnerki i wywołało to u niego nienawiść do płci przeciwnej. Pierwszą ofiarę zabił w 1979 roku. Zaczaił się wtedy do kobiety idącej drogą, złapał ją, rzucił na ziemię i podciął jej gardło. Podczas gdy ją gwałcił, wypijał krew tryskającą z jej rany. Pod miejsce tej rzezi podjechał autobus, więc Dżumagaliw schował się dopóki nie odjechał. Potem wyciął jej piersi, pewne organy, biodra i uda, a następnie schował je do plecaka i zaniósł do domu. Konsumował jej ciało przez następny miesiąc. W ciągu następnych sześciu miesięcy. Wciąż zabijał kobiety, lecz został aresztowany dopiero po tym, gdy zastrzelił swojego kolegę strażaka. Uznano to jednak za nieumyślne spowodowanie śmierci po zdiagnozowaniu u niego schizofrenii. Po wyjściu na wolność zamordował trzy kobiety. Ich ciała serwował swoim znajomym, gdy ci przychodzili w odwiedziny. Raz nawet zamordował swoją koleżankę, która przyszła z grupką znajomych, a następnie zaczął rozczłonkowywać ją w pokoju obok, gdy reszta osób siedziała dosłownie po drugiej stronie. Ściany. Jego znajomi zauważyli to i wezwali policję, lecz Nikolaj nie zdawał sobie sprawy z tego, że policja była już powiadomiona. Gdy policjanci przyjechali, stanęli jak wryci, bo nie mogli uwierzyć w to co widzą. Ta sytuacja dała czas Nikolajowi na ucieczkę. Został aresztowany jednak zaledwie dzień później. Podczas przesłuchania powiedział, że usuwał zło z tego świata, ponieważ ofiary były prostytutkami. Po raz kolejny uznano go za niepoczytalnego. Ale za to odesłano go do kliniki psychiatrycznej. Gdy przewożono go pomiędzy jedną kliniką a drugą, udało mu się uciec. Przedostał się do Kirgistanu, gdzie ukrywał się w górach. W 1991 roku ciągłe uciekanie zaczęło go męczyć i postanowił dać się złapać, ale na swoich warunkach. Ukradł więc owce w Uzbekistanie aby trafić do więzienia w Taszkinecie. Po zaaresztowaniu powiedział, że jest obywatelem Chin. Nie wiedziano skąd się w ogóle on tam wziął, więc wezwano moskiewskiego detektywa, który od razu go rozpoznał. Przewieziono go wtedy do kliniki psychiatrycznej o zaostrzonym rygorze w Aktas, gdzie przebywa do dziś. Elpsikopata, czyli psychopata, to pseudonim nadany niezidentyfikowanemu seryjnemu mordercy z Kostaryki, Odpowiedzialnemu za 19 morderstw w latach 80. i 90., -tych. jego ofiarami były samotne kobiety bądź pary. Atakował tylko na południe od autostrady Florencio del Castillo, która łączy San Jose i Cartago. Zabijał poprzez wystrzelenie pocisków z pistoletu maszynowego M3. W sumie zastrzelił ponad 19 osób, lecz całkowita liczba ofiar psychopaty jest nieznana. Dorangel Vargas, znany też jako zjadacz ludzi, to wenezuelski kanibal i seryjny morderca. Urodził się w 1957 roku w rodzinie biednych rolników, którzy współpracowali z wenezuelskimi siłami wyzwoleńczymi. Członkowie tejże grupy uważali, że Vargas jest opętany przez złe duchy. Przez co w późniejszych latach życia Vargas uciekł od rodziny i dokonywał drobnych przestępstw podczas swojej tułaczki. Zaczął popełniać morderstwa w 1995 roku. Szybko został złapany, ale uciekł z więzienia i kontynuował swoje zbrodnie. Jego głównym celem byli mężczyźni, ponieważ, jak sam mówił, kobiety nie robią nikomu krzywdy. Zabijał przechodniów, takich jak sportowcy, robotnicy albo i pijacy. Nie zabijał ludzi otyłych, ponieważ uznawał ich za pokarm z wysoką zawartością cholesterolu, oraz nie zabijał ludzi starych, ponieważ byli dla niego zepsutym mięsem. Dorangel zabijał ofiary metalową rurką albo kamieniami, potem zabitych rozczłonkowywał i zjadał, a niektóre organy chował do naczyń. Jego ulubionymi do spożycia elementami ludzkiego ciała były uda lub łydki, a z języków i oczu robił gulasze oraz zupy. Nie miał lodówki, więc jego ofiary szybko się psyły. Resztki ciał, których nie jadł, zakopywał wokół swojego domu. W mediach nazywano go Hannibalem Lekterem Andów. Nie znamy daty jego kolejnego aresztowania, ale wiemy, że w 2016 roku doszło w więzieniu, w którym przebywał, do zamieszek, podczas których Vargas wraz z 40 innymi mężczyznami brutalnie zamordowali złodzieja. I dwóch innych współwięźniów. Zostali oni powieszeni, aby się wykrwawili, rozczłonkowani, a Vargas podał ich ciała jako posiłek głodującym więźniom. Zabił w sumie 14 osób. Daniel Camargo to złodziej, pedofil, seryjny gwałciciel i morderca, który działał w Kolumbii i Ekwadorze. Urodził się w zamożnej rodzinie w miasteczku Anolaima. 1930 roku. Jego ojciec był biznesmenem, a jego matka zmarła, gdy miał 2 lata. Miał również starszą od siebie siostrę. Ojciec ponownie się ożenił, więc opiekę nad nim zaczęła sprawować macocha, Dioselina Fernandez. Daniel był bardzo inteligentny i bardzo dobrze radził sobie w szkole. Przepisano mu wynik aż 116 punktów IQ. Ojciec jednak z czasem zaczął odrzucać Daniela, nie dając mu dojść do słowa i mocno zaniedbując relacje pomiędzy nimi. To nie on jednak namieszał najbardziej w życiu Camargo. Zrobiła to jego nowa żona, Diozelina. Gdy została macochą Daniela, była jeszcze młodą dziewczyną i bardzo chciała mieć własne dziecko, a dokładniej córkę. Gdy dowiedziała się, że nie może mieć dzieci, różnice w traktowaniu jego siostry a jego samego stały się bardzo zauważalne. Dziewczyna otrzymywała dużo uwagi, a nad Danielem Diozelina poważnie się znęcała. Biła go biczem po pośladkach, oraz kazała mu chodzić w damskich ubraniach i zapraszała jego kolegów ze szkoły aby na to patrzyli i go wyśmiewali. Jak pewnie się domyślacie, zniszczyło mu to całkiem niezłą reputację w szkole i zaczął przez to nienawidzić kobiet. Gdy dorósł i pomimo swojej niechęci do płci przeciwnej, zakochał się w pewnej kobiecie, Esperanzie. Wszystko wskazywało na to, że będzie to udany związek, ponieważ się zaręczyli, ale znalazł ją po czasie w ich łóżku z innym mężczyzną. Początkowo chciał zerwać zaręczyny, ale ponieważ był świetnym manipulantem, Przykonał ją do tego, aby odkupiła swe winy, dostarczając mu dziewicze dziewczyny w ramach wynagrodzenia. Esperanza zgodziła się na to i zaciągnęła do niego pięć dziewczyn, które usypiała barbituranami, aby Camargo mógł je następnie gwałcić. Zostali za to po pewnym czasie skazani. Camargo trafił do więzienia na 8 lat pozbawienia wolności. Wtedy zdecydował, że swoje ofiary. Zacznie mordować. Po wyjściu z więzienia zaczął pracować jako uliczny sprzedawca telewizorów. W 1974 roku, podczas pracy, zauważył dziewięcioletnią dziewczynkę przy szkole, którą zwabił w ustronne miejsce, zgwałcił i udusił, pozostawiając ją ze swoimi telewizorami. Został zauważony przez policjanta i szybko go aresztowano. Skazano go ponownie, tym razem na 30 lat odosobnienia na wyspie. Po 10 latach odsiadki, natknął się na łódź wiosłową, której to użył, aby uciec. Władze zgłosiły ucieczkę, ale uznano, że zginął na morzu. To było jednak dalekie od prawdy, bo gdy dotarł do brzegu, kontynuował zabójstwa. Zabijał i gwałcił bez względu na wiek, ponieważ podobały mu się zarówno dzieci, jak i dojrzałe kobiety. Podawał się za cudzoziemca, który szuka drogi do pastora w kościele. Jeżeli ofiara połknęła przynętę, groził im w ustronnym miejscu, po czym gwałcił i mordował dusząc, cigając nożem albo robiąc maczetą. Jednej z kobiet odrąbał głowę i ją wyrzucił, a inną wypatroszył, wyciągając jej płuca, nerki i serce. Po zabójstwie kradł ich ubrania oraz wszelkie wartościowe przedmioty. Miał przy sobie zawsze drugą koszulę, aby się przebrać, jeżeli poplamił swoje wcześniejsze ubranie krwią. Czasami zdobywał również numery telefonów rodziny osób, które zabijał, aby zbić ich stropu. Policja aresztowała Kamargo w 1986 roku, gdy znaleziono przy nim zakrwawione ubrania ofiary. Przyznał się do zabójstwa 71 osób. Lecz spekuluje się, że mogło ich być nawet do 180. Skazano go na 16 lat pozbawienia wolności, czyli maksymalną karę za morderstwo w Ekwadorze, lecz został zabity przez innego więźnia w ramach zemsty za swoją ciotkę. Oprawca zadał mu 8 ciosów ostrzem i odciął mu ucho. W chwili śmierci Camargo miał 64 lata. Serhiy Tkacz, znany też pod nazwą Połogowski Maniak, to rosyjski pedofil, nekrofil, seryjny gwałciciel i morderca, działający na Ukrainie pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Urodził się w 1952 roku w mieście Kiselejowsk w Rosji. W szkole radził sobie całkiem nieźle, ale nie był ambitny. Ukończył jednak studia, po których został policjantem, a dokładniej śledczym w mieście Kemerowo. Był na tyle dobry w tej pracy, że otrzymał ze swojego wydziału rekomendację przyjęcia do szkoły agentów wywiadu. Jego owocująca kariera jednak legła w gruzach, gdy przyłapano go na fałszowaniu dowodów. Niedługo po utracie pracy, będąc pod wpływem alkoholu, Zgwałcił i udusił swoją koleżankę po tym, jak go spoliczkowała, gdy tkacz zaproponował jej seks. W 1982 roku wyjechał na Ukrainę i tam podejmował się różnych prac, między innymi pracował w kopalni, na farmach, aż w końcu nie dostał posady jako śledczy. Ożenił się trzy razy i miał czworo dzieci, w międzyczasie dokonując okropnych zbrodni. Atakował nastolatki i dzieci w wieku od 8 do 18 lat. Przez to, że długi czas pracował jako śledczy, doskonale wiedział, jak zbić władzę z tropu. Ofiary dusił, czasami gwałcił, a następnie ciała zaciągał i układał przy drodze, aby wyglądały na potrącone przez samochód. Ostatnią ofiarą tkacza była dziewięcioletnia dziewczynka Katia, którą uprowadził i zabił w 2005 roku. Wtedy też został aresztowany, a podczas przesłuchań przyznał się do ponad 100 morderstw, spośród których przypisano mu co najmniej 37. Ze względu na jego zdolności zacierania śladów i niekompetencję policji, uwięziono aż 10 mężczyzn niesłusznie oskarżonych o popełnienie zbrodni, a jeden z nich popełnił samobójstwo. Motyw zabójstw Sergieja jest niewiadomy. Najprawdopodobniejsze są dwie teorie: chciał zakpić ze swoich kolegów z policji, próbując im uświadomić, jak bardzo są słabi w wykonywaniu swojego zawodu, albo po prostu to lubił. Będąc już skazanym, ożenił się z bardzo młodą kobietą, będącą wówczas jeszcze przed trzydziestką, i spłodził z nią dziecko. Tkacz zmarł na niewydolność serca w 2018 roku, pochowali go pracownicy więzienia, bo nikt z krewnych nie chciał zabrać jego ciała. Belle Guinness, zwana też piekielną Belle, to norwesko-amerykańska seryjna morderczyni działająca na przełomie XIX i XX wieku, w Stanach Illinois i Indiana. Urodziła się w 1859 roku w Selbu, w Norwegii, jako najmłodsza z ośmiorga dzieci. Już od najmłodszych lat pracowała przy Bydle, aby uzbierać pieniądze na wyjazd do USA. Przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdy miała 22 lata. Mieszkała w Chicago ze swoją siostrą, która wyemigrowała tam już wcześniej, oraz z jej szwagrem, pracując jako rzeźnik. Jest to niewątpliwie ciężka praca, zwłaszcza dla kobiety, ale Guinness była wyjątkowo silna i męska z wyglądu. Wyszła za mąż w 1884 roku za Matza Surensona i miała z nim dzieci. Dwoje z nich jednak zmarło podczas pożaru, który wybuchł w ich domu i sklepie, za co otrzymali dużą kwotę pieniędzy z ubezpieczenia. Kilka lat później jej mąż zmarł przez krwotok mózgowy będąc ubezpieczonym na życie, za co Guinness również dostała pieniądze. Wyprowadziła się do Laporte w Indianie i kupiła tam farmę u świni. Dwa lata potem znowu wyszła za mąż. Osiem miesięcy później zmarł sam mąż Belle, rzekomo przez to, że spadła na niego maszynka do mięsa, kiedy próbował ściągnąć ją z wysokiej szafki, rozwalając mu głowę. Jak pewnie się domyśliliście, również był ubezpieczony, za co Guinness otrzymała 3000 dolarów. W 1908 roku spłonęła całkowicie zakupiona przez nią farma, w miejscu, w którym władze znalazły ciała. Jedno z nich zidentyfikowano jako ciało samej belle Guinness, trzy z nich jako jej trójki dzieci oraz szczątki co najmniej 11 innych osób, i wiele worków, w których były torsy, ręce, kości, z których wciąż zwisało ludzkie mięso i ociekało niczym galareta. Po znalezieniu części pięciu ciał pierwszego dnia i dodatkowych sześciu drugiego dnia, policja przestała liczyć. Części znajdywano w płytkich grobach pod pierwotną zagrodą dla świń, a inne w pobliżu wychodka lub jeziora. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że spalone ciało Gines wcale nie było jej. Ray Fer, pracownik i kochanek Bell, przyznał się, że podpalił jej dom wraz z jej trojgiem dzieci, a ciało, które uważano za ciało Guinness, było podłożone i należało do zupełnie kogoś innego. Gdy aresztowano Lanfera, posiadał on zegarek i płaszcz dwóch ofiar znalezionych na farmie. Jest jednak druga teoria, która wyklucza tą pierwszą, a mianowicie dziennikarz Edward Beckley dokopał się do zapisanego wyznania Lanfera, podpisanego przez niego samego, gdzie mówił, że sam zabił Bella Guinness i jej dzieci sikierą, ciała polał naftą i podpalił dom. Która wersja jest prawdziwa? Niestety nie wiadomo. Karl Denke to pruski kanibal i seryjny morderca, urodzony w obecnie polskim mieście Ziembicach w 1860 roku. Choć wtedy ta miejscowość nazywała się Münsterberg. Pochodził z bogatej rodziny rolników, ale był trudnym dzieckiem, ponieważ zdarzało się, że uciekał z domu. Gdy dorósł, zmarł jego ojciec, za co otrzymał pieniądze w spadku i kupił własną ziemię. Ale dosyć szybko zdał sobie sprawę z tego, że nie odziedziczył rolniczego talentu, więc musiał ją sprzedać. Zaczął pracować jako organista kościelny, za co był lubiany przez tamtejszą społeczność. Z nieznanych powodów od 1903 roku zaczął za Zabijać ludzi i jeść zwłoki. Jego ofiarami byli podróżnicy i bezdomni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zwabiał ich do domu, mordował się siekierą, a potem rozczłonkowywał ich ciała. Prawdopodobne jest to, że część ludzkiego mięsa sprzedawał na wrocławskim rynku. Został złapany w 1924 roku, gdy jedna z jego ofiar uciekła. Znaleziono w mieszkaniu denkę rzeczy należące do podróżników, a w beczkach z solanką ludzkie mięso. Na podstawie ilości szczątków śledczy uznali, że zabił co najmniej 42 ofiary. Denke dzień po aresztowaniu powiesił się w swojej celi, a w dniu śmierci miało 64 lata. The Doodler to niezidentyfikowany seryjny morderca, opisany jako czarnoskóry i o smukłej budowie ciała, działający w latach 1975-76 w San Francisco. Doodler oznacza osobę lubiącą mazać i bazgrać, więc ten przydomek nadano mu ze względu na fakt, iż swoje ofiary szkicował zanim zbliżyli się do siebie, po czym je zabijał przez zadźganie nożem. Ofiary poznawał głównie w gejowskich klubach bądź barach i byli to wyłącznie biali mężczyźni. Trzech facetów przeżyło jego atak, ale nigdy nie stawili się w sądzie, aby zeznawać przeciwko jedynemu podejrzanemu, który nie przyznał się do winy. Sprawa jest wciąż w toku, więc nie mamy o niej wiele informacji. W 2019 roku policja zaoferowała 100 tysięcy dolarów za informację, prowadzące do złapania Dudlera oraz wypuściła poprawiony portret sprawcy, ukazujący jak mógłby wyglądać po kilkudziesięciu latach. Cleveland Torso Murderer to również niezidentyfikowany seryjny morderca, aktywny w latach 30. w Cleveland, Ohio. Wiek i płeć ofiar były różne, ale zazwyczaj byli to ludzie biedni. Przeważnie zabijał osoby poprzez odrąbanie im głowy, a następnie okaleczał ich ciało, odcinając genitalia, usuwając organy, rozczłonkowując i końcowo podpalając. W niektórych przypadkach głowy ofiar nie zostały znalezione, więc podejrzewa się, że zabierał je jako trofea. Możliwe, że sprawców było więcej. Rany, jakie znaleziono na ciałach, wskazują na to, że był on zapoznany z ludzką anatomią, więc prawdopodobnie był lekarzem, rzeźnikiem albo myśliwym. Zabił co najmniej 12 osób. Mikhail Popkow to rosyjski gwałciciel, nekrofil i seryjny morderca, znany również jako Wilkołak oraz maniak z Angarska ze względu na brutalny charakter swoich zbrodni i dużą liczbę ofiar. Urodził się w Norylsku w ówczesnej rosyjskiej federacyjnej socjalistycznej Republice Radzieckiej w 1964 roku. O jego dzieciństwie niewiele wiadomo, ale pracował jako policjant zanim został ochroniarzem. Ma córkę i żonę, która również pracowała w policji i zapewniała mu alibi. Zabierał upite kobiety, które wychodziły z barów lub imprez swoim policyjnym autem. Wiózł je do lasu, zmuszał do rozebrania się, a później mordował różnymi przedmiotami, w tym nożami, siekierami, kijami bejsbolowymi, śrubokrętami, a po śmierci gwałcił ich ciała. Podejrzewa się, że jego motywem była wewnętrzna zemsta na swojej matce, która znęcała się nad nim w dzieciństwie i wybierał na swoje ofiary kobiety, które ją przypominały. Popkow wymykał się u policji przez około 20 lat, lecz został złapany w 2005 roku i skazany za 22 morderstwa i dwa usiłowania zabójstwa. Dwa lata później Popkow przyznał się jeszcze do dodatkowych 59 morderstw, lecz przypisano mu 56 z nich. I w 2020 roku przyznał się do jeszcze dwóch kolejnych zabójstw, co daje nam ogromną liczbę 83 ofiar. Jest jedynym Rosjaninem, którego skazano na dwa dożywocia. Ewgenij Karczewski, główny śledczy w sprawie, powiedział Jestem więcej niż pewien, że Popkow popełnił ponad 100 zbrodni, jeśli nie bliżej 200. William Bonin, zwany też autostradowym zabójcą, to amerykański pedofil, gwałciciel i seryjny morderca. Urodził się w 1947 roku w Willimantic, Connecticut. Jego dzieciństwo nie było zbyt kolorowe, ponieważ on jak i jego trzech braci pochodzili z patologicznej rodziny, gdzie spożywanie alkoholu było na porządku dziennym. Często byli zostawiani pod opiekę dziadkowi, który był skazany za molestowanie dzieci. Przez brak zainteresowania rodziców swoimi dziećmi, byli czasami dokarmiani przez sąsiadów, gdy Bonin miał 6 lat trafił do sierocińca, gdzie był maltretowany i wykorzystywany. Wyszedł po trzech latach i zaczął popełniać drobne przestępstwa a będąc nastolatkiem, postanowił molestować dzieci. Gdy dorósł, wstąpił do wojska, a dokładniej do sił powietrznych, przez co został wysłany do Wietnamu. Tam wykazał się bohaterstwem, bowiem uratował innego pilota, ryzykując swoim życiem, ale do kontrastu swoich czynów zgwałcił dwóch żołnierzy, grożąc im bronią. Po jego honorowym zwolnieniu ze służby przeprowadził się do Kalifornii. Od tego momentu zaczął uprowadzać i napastować seksualnie młodzież, przez co zmuszony był na leczenie w szpitalu, ale po pewnym czasie zmieniono tę karę na więzienie. Niedługo po tym lekarze uznali go za nieszkodliwego dla społeczeństwa i został wypuszczony. Ale oczywiście na tym historia się nie zakończyła, ponieważ lekko ponad rok później. Aresztowano go za gwałt na 14-latku. Jak pewnie się domyślacie, po jego powrocie było tylko gorzej. Udając się na imprezę, poznał Wernona Bacsa, który stał się jego głównym wspólnikiem w zbrodniach. Ich głównym celem byli młodzi autostopowicze, uczniowie i męskie prostytutki. Zaciągali ich siłą bądź podstępem do wana, gdzie byli wiązani, gwałceni i mordowani. Ciała ofiar pozostawiano przy autostradzie, skąd wziął się przydomek. Autostradowy zabójca. Ofiary często były traktowane w bardzo brutalny sposób. Na przykład Donaldowi, Reyowi, Haydenowi dźgano szyję, genitalia i uderzono go w głowę, rozwalając czaszkę, aby potem próbować odciąć mu jądra i poderżnąć gardło. Inną ofiarę, Darina Kendrika. Zmusili do wypicia kwasu solnego w furgonetce, a następnie zaczgali szpikulcem do lodu. Ich kolejnym późniejszym wspólnikiem była sama ofiara Bonina, niejaki 17-letni William Ray Pack. Bonin zaoferował mu podwózkę do domu, którą Pak przyjął. Niedługo po tym oprawca zapytał się o to, czy chce uprawiać z nim seks. Pak zaczął panikować i chciał uciec, ale Bonin złapał go za kołnierz i powiedział mu o tym, że lubi dusić autostopowiczów. Z jakiegoś powodu jednak nic mu nie zrobił i po prostu odwiózł go do domu, a Pak niedługo po tym zaczął zwabiać dla niego ofiary, pomagając mu je mordować. Bonin został złapany na gorącym uczynku, kiedy próbował napaść chłopca na parkingu. Będąc w areszcie, przyznał się do uprowadzenia, zgwałcenia i zabicia 21 chłopców i mężczyzn wraz z Batsem. Niedługo po tym aresztowano jeszcze kilku innych wspólników Bonina, którzy zdecydowali się zeznawać, aby uniknąć kary śmierci. Bats zabił się w celi, Puch został skazany na 6 lat pozbawienia wolności, a sam Bonin został stracony przez śmiertelny zastrzyk. Gary Heidnik to seryjny morderca, gwałciciel, porywacz i kanibal, który uprowadzał, torturował i gwałcił afroamerykańskie kobiety, przetrzymując je w swojej piwnicy w Filadelfii w Pensylwanii. Urodził się w Eastlake, Ohio w 1943 roku. Miał brata, Terego, z którym zamieszkał u ojca po rozwodzie rodziców, ponieważ matka była alkoholiczką. Ojciec ponownie się ożenił, a nowa macocha pastwiła się nad dziećmi. Ojciec zawsze stawał po jej stronie, a Garego poniżał przez to, że moczył łóżko. Brudne, zamoczone prześcieradła rozwieszał na oknie w jego pokoju, żeby ludzie mogli je zobaczyć i aby go ośmieszyć. Gdy Gary był jeszcze małym chłopakiem, spadł z drzewa i rozwalił sobie głowę, co ją zdeformowało. W szkole nazywany był przez to futbolową głową. Gdy Dorus wstąpił do wojska, ale został zwolniony ze służby po tym, gdy stwierdzono u niego schizoidalne zaburzenie osobowości, wynikające najprawdopodobniej z jego poważnego upadku za dziecka. Gary miał wiele prób samobójczych po tym, gdy jego matka przedawkowała leki i umarła. Mając 28 lat, utworzył w 1971 roku kościół United Church of the Ministers of God, w którym był znany jako Brother Bishop swoim pięciu wyznawcom. Heidnick otworzył konto bankowe w imieniu kościoła z Merrill Lynch z początkową wpłatą na konto w wysokości 1500 dolarów. Na koncie bankowym ostatecznie znalazło się ponad 500 tysięcy dolarów, a w 2020 roku 5 milionów 400 tysięcy dolarów. Znalazł sobie upośledzoną umysłowo dziewczynę Anżanet. I kupił trzypiętrowy dom, do którego się z nią wprowadził, a ponieważ dom był dosyć duży, wynajął go innym osobom, aby mieć na czym dodatkowo zarabiać. Z tą dziewczyną spłodził dziecko, a następnie uprowadził Albertę, również upośledzoną siostrę Anjanet. Uwięził ją w piwnicy swojego domu, gdzie napastował ją seksualnie. W końcu znaleziono ją zakutą w kajdany w domu Garego. I zabrano z powrotem do instytucji, gdzie lekarze wkrótce zdali sobie sprawę ze skali napaści. Hennik został za to skazany na karę od 3 do 7 lat pozbawienia wolności. Ale zwolniono go wcześniej. Po wyjściu znowu się ożenił, tym razem z Filipinką Betty Disto, którą to zmuszał do patrzenia, jak uprawia seks z innymi kobietami. Jak pewnie się spodziewacie, ich małżeństwo nie trwało długo. Od tego momentu hajdnik wymarzył sobie stworzenie niewolniczego haremu. Porwał w 1986 roku Josephine Riverę, prostytutkę, którą poddusił i zaciągnął do swojej piwnicy. Tam zakłół ją łańcuchy, a później w podłodze wykopał dół, do którego wrzuca. Josefinę, gdy próbowała uciec albo gdy źle się według niego zachowywała, przykrywając cały dół dużą deską. Jego kolejną ofiarą była upośledzona umysłowo Sandra Lindsay, którą również umieścił w tej samej piwnicy. Kobiety trzymał półnagie, rzadko karmił i wielokrotnie gwałcił. Jego trzecią niewolnicą stała się Lisa Thomas po tym, gdy odurzył ją alkoholem, a czwartą była Deborah Dudley. Deborah starała się opierać hejtnikowi najbardziej z nich wszystkich, ale przez to też była najczęściej wrzucana do dziury, w ramach kary. Jego piątą ofiarą była Jacqueline Askins. Kobiety nieprzerwanie gwałcił i torturował zarówno fizycznie jak i psychicznie, na przykład karmiąc je psim jedzeniem. Pewnego dnia Hajdnik zezłościł się na Lindsay, przez co powiesił ją za nadgarstek na belce dachowej na całe dwa dni. Biedna dziewczyna po wielu godzinach męki dostała wysokiej gorączki i zmarła. Zabrał jej ciało na górę, rozczłonkował jej zwłoki piłą mechaniczną, a głowę wrzucił do garnka. Jej ciałem nakarmił swoje psy oraz resztę niewolnic. Schizoidalne zaburzenie osobowości hajtnika wymknęło się w tym momencie spod kontroli. Był przekonany, że kobiety spiskowały, aby go zabić i uciec. Przebił ich bębenki uszne śrubokrętem, aby nie słyszały kiedy schodzi do piwnicy i aby nie mogły się między sobą dogadywać. W momencie gdy nie chciały wykonywać jego poleceń. Pokazywał im resztki ciał Sandy, aby je nastraszyć, zaczął je kneblować i wieszać na belce, a następnie zalał wykopaną dziurę wodą i włożył tam przewód elektryczny, będący pod napięciem. Po wykonaniu tej konstrukcji tortur wpychał ofiary, aby porazić je prądem. Debora zmarła na skutek odniesionych obrażeń. Do tego momentu od porwania Josefiny minęły aż 4 miesiące. Stwierdził, że jako pierwsza niewolnica, jest tu już tak długo, że będzie mu od teraz pomagać. I tak faktycznie się stało. Wraz z hajdnikiem torturowała dwie pozostałe, żyjące niewolnice. Zabrał ją na górę i kazał napisać jej list, w którym przyznaje się, że pomagała mu w torturowaniu kobiet i zabójstwie Dudley. Podpisała go, a Gary szantażował ją, że jeśli spróbuje uciec i pójść na policję... Użyje tego listu przeciwko niej. Heinrich uwierzył, że jest ona od teraz po jego stronie, a Josefina przez kilka następnych tygodni towarzyszyła mu w codziennym życiu. Jeździli razem na zakupy, do restauracji, a kobieta cały czas przekonywała go że nie zamierza uciec. Porwali razem Agnes Adams jako zamienniczkę Dudley. Josefina Rivera poprosiła Heidnika o to, aby zezwolił jej na pojechanie do rodziców. Był już na tyle ufny, że się na to zgodził. Wtedy od razu pojechała do swojego chłopaka. Opowiedziała mu, co się stało, i zgłosili sprawę na policję. Po aresztowaniu hajdnika, próbował bronić się niepoczytalnością. Szybko jednak to obalono faktem, że zarobił na giełdzie pół miliona dolarów. Został skazany na karę śmierci. Próbował sam się zabić, oczekując na wyrok przez przedawkowanie leków, ale nie udało mu się to. Uśmiercono go w 1999 roku śmiertelnym zastrzykiem. Jack Unterweger to austriacki pisarz i seryjny morderca, zwany też Dusicielem z Wiednia. Urodził się w 1950 roku w Judenburgu. Swojego ojca ponoć nigdy nie poznał, a jego matka była prostytutką. Był raczej niechcianym dzieckiem, przez co został oddany pod opiekę dziadka alkoholika. Jak większość osób na tej liście już jako nastolatek dokonywał przestępstw. Kradł auta, włamywał się do domów i aresztowano go za napaść w 1966 roku. Po raz pierwszy zabił 18-letnią Margaret Schaefer, prostytutkę, którą udusił jej własnym stanikiem. Za to został skazany na dożywocie. Mógł jednak ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 15 latach odsiadki. W więzieniu kariera Unterwegera mocno się rozwinęła. Miał czas na to, aby nauczyć się pisać i czytać. Napisał więc swoją biografię, którą o dziwo wydano i okazała się bestsellerem. To wydarzenie zrobiło duży szum wokół niego, a media rozpoczęły kampanię mającą na celu jego zwolnienie z więzienia. Unterwegera wypuszczono w 1990 roku i miał służyć za przykład udanej resocjalizacji. Pokazywał się on wówczas w mediach i korzystał ze sławy, którą przyniosła mu książka. To nie było jednak szczęśliwe zakończenie, bo Unterwegerowi było daleko do przykładnego obywatela. Niedługo po wyjściu na wolność rozpoczął serię morderstw. Mordował prostytutki dusząc je ich ich Własną bielizną. Austriacka policja nie była przygotowana na kogoś tak nieszablonowego i nie potrafiła sobie poradzić ze śledztwem tego kalibru, dlatego też odrzucali wszelkie poszlaki i oznaki sugerujące, że za tym wszystkim stoi seryjny morderca. Unterweger wtedy prowadził podwójne życie z jednej strony był seryjnym mordercą, duszącym prostytutki, a z drugiej strony szanowanym celebrytą, prowadzącym program w telewizji, a co więcej, dziennikarzem omawiającym morderstwa dokonane tak naprawdę przez niego samego. Policja zaczęła się w pewnym momencie bliżej przyglądać Unterwegerowi, więc uciekł do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Los Angeles. Tam również zabił trzy prostytutki, w międzyczasie pisząc dla austriackiego czasopisma o przestępczości w mieście. Będąc przesłuchiwanym, mógł bardzo łatwo wytłumaczyć się ze zbrodni, tłumacząc policji, że o zbrodniach wie wiele ze względu na jego dziennikarską pracę. Zaczął oskarżać austriacką policję, będąc w USA. O fabrykowanie dowodów i bezpodstawne działanie na jego szkodę. W pewnym momencie znaleziono samochód, który należał do Jacka, i znaleziono w nim również ślady zamordowanej kobiety. To doprowadziło do jego aresztowania i odesłania do Austrii. Oskarżono go o 11 morderstw, ale próbował wciąż przekonać opinię publiczną o swojej niewinności. Taka manipulacja jednak już nie działała, bo dowody były przytłaczające. Został skazany na dożywocie za 9 zabójstw. Choć na koncie ma w sumie 12 ofiar. Kilka godzin po skazaniu powiesił się. To koniec drugiej części Góry Lodowej. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Wiem, że się niecierpliwicie i chcielibyście, żeby został on skończony jak najszybciej, ale niestety przez sesję i praktyki na studiach nie miałem za bardzo czasu. Ale myślę, że już niebawem będę mógł bardziej poświęcić się temu kanałowi. Niebawem pojawi się trzecia, ostatnia część zamykająca całą listę. Przez ciężki charakter filmów na tym kanale nie mogę zarabiać na nich dzięki reklamom, dlatego bardzo, bardzo dziękuję osobom, które zechciały mnie wesprzeć poprzez donaty. Wasze niki wraz z wiadomościami będą pojawiać się na końcu moich filmów. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Hej!